Okej, okay, więc jakby pierwszy lider, czyli Brock, no, który no zawsze się... Ja się zawsze napijałem z tego, że on ma zawsze takie zamknięte oczęta, te ślepia swoje zawsze miał w zamknięciu. No a dobra, pierwszy Pokémon, czyli Geodude. Jego ruchy, pchnięcie i defensywna kula. Ten Geodude jest naprawdę niczym szczególnym, no, jakby szczególnie jeżeli macie Squirtla albo Bulbasaura typ, albo wodny, albo trawiasty. Chociaż też dużo, naprawdę dużo, dużo osób mi pisało o tym, że też na typy skalne jednak dobry jest, chociażby są dobre ataki typu chociażby stalowego, a takim atakiem dysponuje Charmander. I tak wiele osób mówiło mi tak właśnie, że Charmander jednak przy tej walce nie jest aż taki bezużyteczny, że z nim ta walka już nie jest aż tak trudna. I w sumie mogę się z tym zgodzić, w Leaf Green i Fire Red Charmander w tej walce sobie jeszcze jakoś poradzi, ale w tych oryginalnych redach Blue, Yellow tam w ogóle jeszcze nie było typu skalnego i tam Charmander w tej walce no na pewno już będzie mieć kłopoty. I Tobi w ogóle awansuje na poziom 13 i chyba się czegoś tutaj uczy. Tak, dokładnie, armatki wodnej, czyli jeszcze lepszego ataku typu wodnego, które na pewno będzie dobrym dla mnie dodatkiem, się z tego z chęcią nauczę. Tak, chcę coś innego skasować. I tak, skasuję bąbelki, bo no bo Squirtle nie potrzebuje mieć dwóch ataków wodnych, jednego słabszego, drugiego mocniejszego, to po prostu jest bezcelowe. Armatka jest dwukrotnie silniejsza. Co prawda ona nie jest w stanie spowalniać się czasami jak bąbelki, ale po prostu bąbelki są słabe i nie potrzebuje ich, nie są one już aż takie przydatne tak naprawdę. I znów 1, 2 i puf! Tobi zapomina o bąbelkach i uczy się armatki wodnej. I teraz jego drugi Pokémon, czyli Onix, też typ skalnoziemny. Nie chcę niczego zmieniać, niech Tobi cały czas tutaj na polu walki pozostanie. I Onix ma poziom 14 i ruchy. Jak się nie mylę, ma ruchy pchnięcie, ściskanie, kamienny grób i ma jeszcze jeden ruch, nie pamiętam już jaki niestety. Typu normalnego, jak pamiętam, nie pamiętam nie na konkretnie jaki to był ruch, ale jakby ma ściskanie, pchnięcie, ma też atak kamiennym grobem, jedyny jego atak typu skalnego, więc na tego Onixa nie polecam na pewno używać Pokémonów typu latającego, albo chociaż nawet podtypu latającego, bo no jednak taki kamienny grób takiego Pokémona no zmiaży po prostu i nie będzie on mieć najmniejszych szans. Ale Squirtle, no pewnie jak zobaczycie, on tutaj zdziała naprawdę dużo z tą swoją armatką wodną. Jest super efektywny! Czyli znowu, no tu widzicie jak działa słabość razy 4, podwójna słabość Pokémona na jakiś typ. I Tobi, no z łatwością tego Onixa wykańcza. I awansuje jeszcze dalej, świetnie Tobi! Jak mówię, ta walka, jeżeli macie Squirtla albo Bulbasaura, będzie naprawdę łatwa. Jeżeli Charmandera, no jak mówię, ona może być też dosyć łatwa, jeżeli gracie w remake. Jeżeli w oryginalną wersję Red Blue, to Charmander tutaj będzie mieć kłopoty. Ale my w końcu pokonujemy Brocka. Dałem ci fory! I przegrałem! Jako dowód twojego zwycięstwa, to przyznaję ci to! Oficjalną odznakę skały Ligi Pokémon. Pierwszą z 8 do zdobycia w całej grze. O tak, skarbie. Samo posiadanie tej odznaki sprawia, że twoje Pokémony będą silniejsze. Także zezwala na użycie światła poza walką. Ale oczywiście najpierw się tego musisz nauczyć. No tak, światło to jest taki ruch, którego jeszcze żaden z moich Pokémonów nie umie, jeszcze się go nie nauczył, bo no nie ma skąd po prostu. I całkiem pokaźna sumka za tą walkę z liderem wygraną. Na pewno z tego skorzystam, myślę, że w miarę rozsądnie. Czekaj, weź jeszcze to! I to jest ten TM39, czyli znaczy TM to jest skrót od Technic Machine, jeżeli dobrze pamiętam. Otóż te przedmioty będą z kolei wam pozwalały na nauczenie waszego Pokémona jakiegoś nowego ruchu bez level upów. Też stąd się Pokémony mogą nowych ruchów uczyć z takich maszyn. A, technical, nie technik, ale no jest, no byłem blisko. I 39 to jest właśnie ruch kamienny grób, o którym mówiłem, że ten ruch chociażby umie Onix Brocka.
Jest to ruch, no jest to ruch no dosyć mocny i też jest szansa, że on może przeciwnika spowolnić. Jednak jest to ruch no trochę nie tak celny jak chociażby pchnięcie czy inne, no niż większość innych ruchów ofensywnych. Ale też sądzę, że on też się czasami tam kiedyś może przydać, że też ten grób no na pewno będzie szkody innym wyrządzał. Okej, to teraz z tą kasą i z tą walką wygraną, z tą odznaką zdobytą, zresztą też wam pokażę tą odznakę. No jest tam dokładnie na dolnym lewym rogu ekranu, to taka, nie wiem, taki ośmiokąt, no nie do końca foremny, ale jest blisko. To jest moja pierwsza odznaka za tą walkę wygraną. Więc już wam ją pokazałem. I teraz jeszcze wskoczę do Pokemartu, bo jak mówię, są tu jeszcze rzeczy do kupienia, które już mogę kupić, no tym bardziej, że mamy całkiem dużo kasy teraz zdobytej. To na pewno kupię dużo odstraszaczy, bo jak mówiłem, to jest dobrze mieć ich po prostu dużo, bo bez nich cały czas będzie wręcz dochodziło do walk losowych z dziczą, no z dzikimi Pokemonami w trawie czy w jaskiniach. I takie na pewno dobrze mieć, no co najmniej w jakichś takich rozsądnych ilościach, jak chociażby, nie wiem, 5, coś koło tego. I też myślę, że kupię na wszelki wypadek 2 leki na sen, bo też się teraz będą tutaj już trafiały Pokemony, które będą mogły nasze uśpić i to mi też się przyda. I to wszystko na to miejsce, nic innego stąd już nie będę brał. To już pójdziemy na prawo i tak, gdybyście próbowali iść na prawo, zanim byście pokonali Brocka, to jednak ktoś by was powstrzymał i by was do stadionu zaprowadził, więc tam nie można iść przed pokonaniem lidera, to jest zabronione, to jest po prostu niemożliwe. A teraz jest ten oto gość, ten oto pan doktor, profesor czy jakiś tam inny. O, Zol! Jak dobrze, że cię spotkałem! Jestem pomocnikiem Ołka. Poprosił mnie on, żeby ci to dostarczył. A więc proszę bardzo. I Ołuk znów leniuchuje i każe innym coś tam dostarczyć i tak dalej, naprawdę. Wszyscy są jacyś, nie wiem, leniwi w tym świecie Pokémon. A tak, od niego dostajemy takie oto buty do biegania. I papa, dzięki za ten prezencik. Ale jeszcze jest do tego przyłączony liścik. A w liściku jest taka treść. Droga Zoo, oto jest para butów do biegania dla mojej ukochanej przygodniczki? Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale takie wykombinowałem. Pamiętaj, zawsze będę po twojej stronie. Nie poddawaj się. Od mamy, mamy Luigi! Ja musiałem to powiedzieć. A tak, teraz od niej dostaliśmy buty do biegania. I tak, teraz dzięki nim możemy przytrzymać się w grze B. I kiedy to robimy? Nasza postać biegnie i niechcący wparowuje w pierwszą trenerkę, którą widzi. Znaczy niekoniecznie, ale po prostu chodzi o to, że te buty nam umożliwiają bieganie, no już tutaj w terenie. I jest, jak mówię, jakaś tutaj trenerka. Przepraszam, spojrzałaś na mnie, czyż nie? No trochę niechcący, ale tak. I czemu ty się wypinasz, Jens? Nie wiem, czemu to robisz, ale przemilczę to raczej. I no, właśnie chciałem jednak dać kogoś innego na pierwsze miejsce z przodu, a nie Tobiego, żeby, wiecie, tam inne Pokémony też trochę mogły nabyć doświadczenia. Więc niech leci gadżet, bo gadżet no jest dobre na Pokémony typu latającego. I atak piaskiem, no, którym mówiłem, że nam obniża celność i jest to straszny czasami atak. Widzicie, już jest gadżet, atak jest! Już podłuje, widzicie? Już nawet jeden raz i od razu gadżet podłuje. No ten atak jest po prostu, no czasami wręcz bezlitosny. Ale jednak trafia, jest dobrze, ale jednak ten Pidgey jeszcze żyje. To szybki atak i znów podłuje, widzicie? Już nawet jeden raz użyty ten cały atak piaskiem. Już z tym, no widzicie, że gadżet już podłuje całkiem często. I tu widzimy w ogóle skilla naszej gadżet, czyli static. Ten skill sprawia, że wróg się paraliżuje ewentualnie przy jakimś kontakcie fizycznym z Pokémonem, który jest użytkownikiem tego skilla. I to jest no, skill, który no, całkiem lubię, całkiem mi się podoba, może być czasami wręcz bardzo, bardzo użyteczny. To tyle na tego PJ-a. I jeszcze drugi...
Niech będzie, gadżet, niech ona się wciąż tutaj w tej walce trzyma. I też poziom 9, no chyba cięcie, chyba to wytnę, bo to będzie to samo co tamten PJ właściwie. Wow, znowu gadżet ma dzisiaj farta z tym... paraliżowaniem, no. Ale z budowaniem nie! O, ale z paraliżowaniem owszem, bo... A czy może teraz będzie taka dobra chwila na omówienie kilku statusów, które na które nasze Pokémony mogą cierpieć? Więc może od paraliżu zaczniemy. Otóż paraliż sprawia, że jest szansa chyba 50%, że wróg nie będzie w stanie podczas kolejki zaatakować się w żaden sposób. I też paraliż chyba sprawia, że wróg będzie znacznie spowolniony. Też taki to ma efekt uboczny, ten status. Więc on działa całkiem czasami wręcz może on być bardzo przydatny. Jesteś podła! Bo ja wiem, mogę z nimi, nie wiem, gorsze rzeczy zrobić, ale no ich nie zrobiłem, bo to rzeczywiście byłoby podłe. Więc tak, teraz może dam... niech będzie może Cirrusów na pierwsze miejsce. Teraz niech się Cirrusów popisze, mimo że już się popisał całkiem skutecznie, już całkiem dużo w tej walce z tym Geodudem w sali. Tu na dole chyba nie ma nic, co by mnie interesowało i faktycznie mamy z tym rację. A my zasuwamy w tym czasie jak ninja! Pziu! Ale znów nas powstrzymuje kolejny z tych całych gości od robaków. Hej! Widziałem cię w Berlańskim Lesie! A jak cię zwą, bo wszyscy tak samo wyglądacie, panowie? Colton, to imię mi nic nie mówi. Znaczy, no tam był chyba tak, był Sammy, był Rick, był tam kto jeszcze, nie pamiętam kto, był chyba Charlie, ale Coltona tam chyba nie było, więc nie wiem, czemu on nagle nas sobie przypomina, skoro nigdzie go tam nie widzieliśmy. Jakby nie patrzeć. I Caterpie poziom 10. To już jest trolling. I miał on 3 Pokémony robacze na poziomie 10, które oczywiście nie były wyewoluowane. Aż wręcz by się chciało rzec żal.pl. O, a w ogóle Cirrus uczy się, widzę tutaj trującego proszku. I teraz może będzie dobra okazja, dobra szansa na omówienie jak działa trucizna. Otóż trucizna w każdej kolejce będzie zatrutemu Pokémonowi będzie ona zabierała jakąś część zdrowia. Tam kilka tych punktów będzie co kolejkę zabierała. I tą truciznę, no, mojego Butterfree jednak nauczę. Chyba się pozbędę ataku siecią, bo szczerze nigdy z tego szczególnie nie korzystam. To nie jest ruch, który się Butterfree szczególnie przydaje, powiem szczerze, więc dlatego się tego pozbędę. To puf i uczymy się trującego proszku. I znów nie pokonałaś! Tyle, że ja cię nie widziałem wcześniej! Mylisz mnie z kimś innym! Ty mały, jeden, głupi dziadu! Nie wiem... czemu takie słowa dobieram nagle znikąd? Ale dobra, teraz Kargarok niech będzie na pierwszym miejscu. Teraz no, on ma w końcu pełne zdrowie i może się z nim trochę postarać się w jakiejś tam walce. Może z tobą chociażby tytuje w kaszkiecie. Cześć! Lubię shorty! Są wygodne? I łatwo się je nosi! Dobra, fajnie, tylko co to ma do Pokémonu? Bo wiecie, niektórzy, tak nie wiem, przed walką tak zazwyczaj mówią coś tam o Pokémonach, albo nie wiem, o walkach, coś takiego, a ten o shortach znikąd, taki tutaj off-topowicz. I to jest Ben i wysyła ratatę. Już to przerabialiśmy, już myślałem, że będą lepsze Pokémony, że... No były już Geodudy, Onixy, Sentry był nowością. Ale znowu wracamy do... no, do tych standardowych. Chociaż w sumie Rattata jeszcze, no... Znaczy, był chyba tylko... A nie, jeszcze go nie było, a czy... Były tylko Rattaty dzikie? Takich, co już ktoś posiada... chyba jeszcze... nie widzieliśmy jeszcze w tym let's playu? I... a, szybki atak. I no, widzicie, że dzięki temu... ten Rattata jest szybszy jednak. Ale to mu wcale nie pomogło zbyt szczególnie. No co prawda Kargarok trochę w tej walce został poraniony, ale tak czy siak myślę, że się utrzyma też w drugim etapie walki, w którym będzie kolejny nowy Pokémon, Ekans.
i w sumie nie wiem, czy jednak zmienię Pokemona na Cirrusa, bo Ekans jest do typy trujący, a na typy trujące dobre są ataki psychiczne, a takim atakiem jest chociażby konfuzja, którą Cirrus potrafi, więc niech Cirrus się znów postara i no pokaże temu Ekansowi, co potrafi. Tak, Ekans ma zdolność zastraszanie, czyli on od razu będzie obniżał ofensywę normalną, ale całe szczęście nie obniża specjalnej, no a jednak właśnie konfuzja należy do ofensywy specjalnej, bo jest to atak typu psychicznego, a wszystkie ataki tego typu są zawsze specjalnymi ruchami ofensywnymi. I tak trochę po cichu liczyłem na One Hit KO. Teraz on używał Pania z nadzieją, że nas tutaj osłabi, ale sądzę, że go pokonamy no prędzej czy później, a właściwie prędzej niż później. Ekans pokonany, Cirrus zgarnia expo, a Ben jest pokonywany. Nie wierzę w to!